Awarii uległ Fiat Ducato z 2015 roku. Auto posiada silnik Iveco o pojemności 2,3 litra i mocy 150 koni mechanicznych. Fiat należy do firmy, której auta serwisują mechanicy. To troszeczkę za blisko drogi stoi. Co on tak ciężko palił? Palił tak wcześniej ciężko? Nie. Masakra. Dobra, nie cofnę. Trzeba przepchać to. No. Dobra. Dobra, wystarczy. Co tam jest tak mokro? Wiesz, no zgrzytało jakby przegół faktycznie, no nie? Może jak się wyrwał przegół, to wiesz, płoć wysunęło ze skrzyni, no nie? Co to jest? To jest przegół. Resztki przegół. Dźwigajmy to, bo naprawdę ja nie mam czasu. Pewnie się śpieszyłeś i wiesz, strzeliłeś ze sprzęgła i rozsypało z przegół na skręconych kołach. Dobra. Po ściągnięciu koła od razu widać, że rozsypał się cały przegub i wypadły wszystkie łożyska kulkowe. Patrz, jak otwiera się. O. Nawet płośkę wyciągnął z zawracania. I tak dobrze, że tu, a nie gdzieś, nie wiem, na środku skrzyżowania. Po szybkim demontażu zerwanego przegubu Szymon wyjeżdża do sklepu po nową część. Na miejsce awarii wraca po 40 minutach. Wszystko jest? To nie wiem, czy Cimeringa nie, wiesz to, nie wi***ało. Nie, jest okej. Okay. Co, jest okej? Okay? Jest okej, okay, no. Dobra, wkładamy to. To co, opaska? Ach, tu trzeba smarów jeszcze wcisnąć. Zeszło. Wiesz, że to zapnie. Na nerwy to takie rzeczy. No do wszystkiego trzeba inżyniera, pamiętaj. Dobra. Przecież to dobra, k***a, masz tu. Chciałem to wodę dać do środka. Ja to wodę, to nie jest to wód. Smaru, przepraszam. Kiedyś by mieć już w domu, to żeś wymyślił zawsze coś. Weszło tam ładnie, pierścionek? Dobra. Weszło, weszło. Wkładamy. No, płoś. Jeszcze musisz. Korzeń, płoś już jest. Dobra, no spuść. O, dobrze, że tam palcem jest. Weszło. Dobra. Na pamiątkę można sobie powiesić nad łóżkiem to. Trzeba szefowi pokazać. Po zamontowaniu przegubu Mirek uzupełnia olej w skrzyni biegów. Tylko mi nie mów, że się leje. Nie, no w ogóle. Rób pan jazdę próbną. Gotowe? My tutaj, tak, my tutaj będziemy liczyć pana. Panowie, nie chcę zapalić. Coś ich ciężko, za ciężko. Czy jak się świeci? Strasznie kopci z tej rury. Strasznie kopci. No jak czuć. Nie męcz go, bo rozrusznik siądzie. Coś jest nie tak ewidentnie.